chyba nie wymierzyłem z otworem. Ale to się fajnie kruszy. A jest! Hehe! Wyszła bieżnia. O! Super, no. Super, genialny jestem. Siemano, no. Dzisiaj postaram się naprawić szlifierkę. Mam działającą, ale generalnie ta jest taka jakby backupowa. I no, jak widzicie, łożysko już jest tutaj wyrypane, to standard. Ale zawsze jak leci to łożysko, to leci też, czasami jest drugie łożysko albo jakiś taki pierścień ślizgowy. No jak jest taki luz na pierwszym, to te drugi też już jest pewnie wywalone. No zaraz zobaczymy. Warto naprawiać, mieć zawsze jedną szlifierkę w taką backupową. Ktoś powie, dobra, to jest 80 zł teraz kosztuje szlifierka. No ta jest jeszcze całkiem nieźle zrobiona. To jest aluminium. Naprawdę nie oszczędzałem jej i chodziła na naprawdę, no ciężko miała ze mną. Tak, tylko kurde, niby tylko 80 zł nowa szlifierka. Są przeważnie te nowe już zrobione z jeszcze większego gównolitu. Powiem wam szczerze, wolę zapłacić 5 zł za łożysko i mieć szlifierkę znowu na, kurczę, nie wiem, 10 lat, niż kupować co chwilę nową i nową. Mam już tych szlifierek kilka odłożonych na części. Ale ja wolę jednak rzeczy naprawiać. Chyba jestem z jakiegoś takiego jeszcze starego, nie wiem, kurczę, starego pokolenia, albo jestem staroświecki. Wolę rzeczy naprawiać. Taka uszczeleczka tutaj jest. Warto ją zatrzymać. Nie do dostania już pewnie. O, no dobra. Tak jak mówiłem. To jest łożysko, którego bieżnia już jest zmasakrowana. No praktycznie to już, no, to było kiedyś łożysko. O właśnie. A koleczki pewnie są gdzieś tam w środku. To było tak. Kuleczki pewnie rozsypały się gdzieś tam do środka. Trzeba zdjąć zegara. O, złaś. Okay. Ło! Ale miałem farta, nie poleciał daleko. Co, jak patrzę na ten smar. O, znalazłem kawałek łożyska. Tego, które się rozpadło, jest tutaj. No. Tu jest wałeczek. Obawiam się, że to trzeba wybić. Okej. Okay. Widzę tu jeszcze jednego segera. Taki patent tu mają. Tada! Oznaczenie łożyska to WD6201Z. No dobra, przydałoby się starą bieżnię wyjąć. I słuchajcie, jednak znalazłem tam bieżnię, jest zmasakrowana, ale jeszcze tam jest. Bo tutaj nie ma nic metalowego wokół. A magnes przyciąga się do tej bieżni, która tam jest. Ze złomu mam taki kawałeczek brązu, nawet aż za dużo, ale już dawno temu go znalazłem. Więc z tego wytoczymy sobie tą tulejkę ślizgową. Szkoda trochę materiału, no ale taki kawałek mam. Idzie. Ładnie, z oporem, tylko szkoda, że trochę pod ukosem. Ale może coś się ruszyło. No niestety. A jest! Hehe! Wyszła bieżnia. Magnesem wyjmę jeszcze wszelkie opiłki. Tu mamy idealną teraz powierzchnię na łożysko ślizgowe, a tam wewnątrz ta kieszeń będzie idealna na smar. Teraz trzeba tu wziąć na tą kartkę i zobaczyć, ile tu trzeba będzie zebrać. Mam nadzieję, że ten nakiełek, nawiercenie tutaj jest idealnie po środku, wtedy to będzie dużo łatwiej wycentrować.
Wiecie co? No udało mi się ustawić tak w granicach setki dwóch. I to jest max. I nie mogę używać konika, bo niestety konik nawet jak jest dobrze ustawiony, albo ta śruba, ten... To co jest tutaj nawiercone nie jest centralnie, albo jest rozbite. No nie... Będzie to trwało wieki, ale... No da się chyba zrobić. Zobaczmy. Ok, tak 5,95 wychodzi. To słuchajcie, tulejkę, która będzie wchodzić w korpus, zrobi na 6. 5 centek powinno być ok. Jak będzie za ciasno, to troszeczkę roztoczę. Ciekawy jestem tylko, jak zrobię taki otwór, bo jeszcze nie robiłem w brązie, ani nie mam żadnego takiego małego wytaczaka. No zobaczymy. Na patencie muszę zrobić szybko wytaczadło. Ponieważ no, muszę zrobić bardzo małe otwory, mam złamane wiertło Fi3, więc coś zrobię, tutaj wyfryzuję rowek, a tutaj zrobię o otwór, znalazłem taką podkładeczkę, proszę, na pewno kojarzycie, o co chodzi, o takie coś zrobię, prosto, szybko i mam nadzieję, że uda mi się wytoczyć ten otwór. Pryzma, kurczę, to już trzeci raz ratuje mi życie. To jest jednak mus w każdym warsztacie. No. Dobra, nie czekajmy długo na porażkę, lecimy z koksem. No, teraz jest idealnie. Próba generalna. No, trzyma się. Na jeden raz na pewno wystarczy. A pewnie, jak znam prowizorki, będzie się trzymać bardzo długo. Wiecie co, nigdy, ale to przenigdy nie ostrzyłem takich rzeczy. No ale zobaczymy. Tutaj tak ładnie ściąłem do połowy średnicy. Tutaj zrobiłem podcięcie i tu podcięcie z boku, żeby nie zahaczyć, jak będę wchodził tym wytaczakiem. Taki kawałek brązu, nie zawaham się go użyć. Szkoda go trochę, bo jest dość gruby. No, jeszcze nigdy nie toczyłem brązu, więc zaczynamy to przedstawienie. No zobaczę, tutaj trochę to splanuję. O! Super, no. Super, genialny jestem. Ale się fajnie sypie. Okej. Wiecie co? Żeby to pasowało, dosłownie brakuje liźnięcia. No dobra, roztoczę teraz ten otwór. Bo niewiele brakuje. Wiecie co? Przekręciłem trochę ostrze, bo przed nim razem zauważyłem, że tak lepiej brało. Za czym teraz? Na większe obroty dam. Zaczyna się odginać. Musiałem zwiększyć trochę kąt, bo naprawdę bar tak delikatnie brało, że zmarnowałbym tutaj chyba z godzinę, żeby to zrobić. Więc zwiększyłem trochę kąt i mam nadzieję, że będzie lepiej. Wiecie co, na szybko zrobiłem nowy wytaczak, bo tamten był zagiętki. No po prostu robienie tamtym to zakrywało sadomasochizm, bo no to było głaskanie. Zrobiłem z szóstki. No nie wiem, jak to będzie działać. Zaraz sprawdzimy. Kurczę, on jest za krótki. Muszę go przerobić. Dobra, przerobiłem go na szybko. Tutaj to go podciąłem. Tutaj też powinno działać. Zobaczymy.
No nie specjalnie to działa. Dobra, totalna porażka. Zobaczcie, to się tutaj nie trzyma. Kurczę. Wiecie co? Chyba zarzucę powiększanie tego otworu, bo nawet jak uda mi się to ładnie przerobić na ten większy... Gdzie jest ten większy? Nawet jeśli uda mi się to ładnie przerobić i użyję tego, to tutaj naprawdę trzeba to tak delikatnie powiększyć, że bardzo łatwo to przestrzelić, więc podjąłem decyzję, że zrobię tutaj ten wymiar zewnętrzny, co potrzebuję, czyli tak jakby dokończę tą tulejkę na tym jednym zamocowaniu, bo jak to wyciągnę, to wszystko mi się rozjedzie, już nie uda mi się wrócić do ładnej, dobrej geometrii. Zostawię ten otwór tutaj, jeszcze raz ją splanuję, bo próbując zrobić ten otwór, czuję tutaj taką zadrę na krawędzi i zamiast się bawić w przerabianie tego otworu, tutaj naprawdę, słuchajcie, niewiele brakuje. To jest dosłownie chwila, moment i to tam się wsunie, więc myślę, że postaram się znowu to ładnie tu zamocować i papierem ściernym dosłownie leciutko to tutaj wypoleruję, dosłownie seteczka lub dwie i to będzie już ok tutaj działać. Ale to się fajnie kruszy. Coś z tymi moimi obliczeniami jest nie tak. Teraz jest 12:14. Ale jestem blisko, więc tak naprawdę znowu... Kurde, ustawiłem dychę zamiast dwóch dych. Ustawię dychę. I zobaczę, bo coś, kurde, nie ogarniam tej skali, wiecie? Coś jest ze mną nie tak. No i sprawdzamy. No jest idealnie, 11,95. Będzie pasować na wcisk. A miałem 12,15, ustawiłem dychę. Dycha tutaj zbiera dwie dychy na średnicy. I tak mniej więcej zebrało. Jest 95, było 15, dwie dychy zebrało. No kurde, to nie wiem, coś. No jest 95,96. No, ucinamy. Jest dobrze. To będzie pasować fajnie na wcisk. Jednak da się na tych skalach, ale jest to trochę kombinatoryki trzeba. No, jestem blisko obcięcia, dźwięk się zmienił. Nie wiem, czy go słyszycie, ale tak zaczęła cienko piszczeć. Coś chyba nie wymierzyłem z otworem. A nie, wymierzyłem wręcz idealnie. Została taka malutka faska do zdjęcia. Dosłownie ciupka. Idealnie. No więc słuchajcie, pierwsza tulejeczka z brązu. No. I gotowe. Tu ładna faska. Tutaj też. Tak wciskam w obudowę szlifierki. Elegancko. Teraz musimy sprawić, żeby to tutaj ładnie wchodziło. To jest bardzo drobny pinik, leciutko to tutaj podetnę. Teraz czas na drobny papier. I ostatnio robiłem to źle. Było to tak. No
sprawdzamy. O, tak. To jest to. Nie ma tutaj praktycznie, może minimalny ruch na boki, ale teraz to nam się nie zatrze. Pięknie, 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 to jest to. Wchodzi ładnie, dosyć ciasno, ale... O, o to chodziło. Genialnie. Moja pierwsza w życiu tulejka z brązu. W ogóle pierwsza w życiu chyba taka tulejka. Dość precyzyjna, powiedziałbym. Super. Idziemy teraz to wciskać. No, pasuje to tutaj. I będzie trzeba to dociągnąć. Super, bo wchodzi tylko troszeczkę, bo to też jest tak lekko podfrezowane. I dalej trzeba to wcisnąć. To jest idealnie. Właśnie o to mi chodziło. Słuchajcie, no, tak to się prezentuje. I teraz jest różna polityka. Niektórzy wymieniliby ten smar na nowy. Ale ja tego nie robię. Kiedyś wymieniłem i miałem straszne luzy. Cała szlifierka się praktycznie rozpadła. Ja wychodzę z założenia, że jak już się coś tam zmieliło i te wszystkie zęby mają pewne tolerancje już względem siebie, to gdy my ten smar wymienimy, no to rzeczywiście pozbawimy go, że tak powiem, tych właściwości, które nabył. Więc tak naprawdę ja ten smar zestawiam, dobijam tu tylko dookoła nowym, a tam do środeczka, bo tam jest taka jakby komora, właśnie, tam jest taka komora, tam ja wcisnę, w tą komorę wcisnę smar teflonowy. Wydaje mi się, że będzie najlepszy i wcisnę go tam aż po brzegi. Więc jak szlifierka będzie pracować w swoim naturalnym położeniu, czyli najczęściej tak, ten smar będzie akurat tutaj, na tej tylnej części naszego łożyska ślizgowego, które ma faskę i będzie sobie mógł ładnie wpływać do środka. To się na pewno trochę rozgrzeje, więc będzie bardziej taki płynny. Okay. No i kasztuka łożysko. Śmieszna sytuacja, bo teraz muszę sobie przypomnieć, jak to szło. O, to było chyba tak. To łożysko idzie tutaj. A, jeszcze jest zegar tutaj. I delikatnie z nachorem. No, to będzie teraz zabawa. Z tym jest zawsze zabawa. O, jedno weszło. Słuchajcie, mam taki smar teflonowy i powiem szczerze, bardzo długo się zastanawiałem i zastanawiałem się do teraz, co lepiej, smar grafitowy, który też mam, czy teflonowy. Ja podjąłem decyzję, że spróbuję teflonowy i go tam nawalę po prostu pełno. Tak, wydaje mi się, że ma ciut lepsze właściwości. No ale jeżeli się mylę, to dajcie znać. Tu na około wcisnę smar grafitowy. Te śruby dociągną tą tulejkę i będzie idealnie w tym miejscu, co ona potrzebuje być. Powiem tak, no. Nie pozostało nic innego, jak to włączyć. Smar sobie właśnie robi tam miejsce. Ale zobaczcie, jak pięknie chodzi, zero luzu. No tutaj jest, powiem wam szczerze, nie drgnie. Solidnie to jest zrobione teraz. No, już jest pięknie. Dobra. Powiem szczerze, moim zdaniem sprawa zakończona. O, tutaj podociągam do śruby. Ja to wkładam w imadło i zostawię na godzinkę. Na godzinkę to może przesadziłem. No, trochę się nagrzewa. Jest ciepła, ale nie jakaś gorąca ani wrząca. Powiem tak.
Przez pierwsze 2 tygodnie używać delikatnie, nie przekraczać 2000 obrotów. Czwóreczka, piąteczka, ale nie przekraczać 2000 obrotów, się wszystko pięknie ułoży. No, idealnie. Wiecie co? Została jedna pierdoła do zrobienia. Ta rzecz. To trzeba dopasować, żeby to pasowało. Bo to oryginalne, albo nie wiem. To w każdym razie, które tu było. No po prostu. O. No tak nie może być. No, muszę to dać na frezarkę. I lekko z każdej strony to tutaj podciąć. No co nie będzie takie łatwe, bo nie ma jak tego złapać tutaj w imadło na fryzarce. Mam nadzieję, że pryzma mi jakoś pomoże, bo trzeba to tak zamocować i lekko tutaj to podciąć tej i z tej strony. Dobra, i będę musiał to delikatnie bardzo ścisnąć, żeby ani nie uszkodzić tego, ani imadła, ani pryzma, ani imadła. No dobra, to jedziemy z koksem. Kurde. Już wiem, co jest nie tak jest. Tak to jest, jak się człowiek śpieszy. No, mamy naszą część. I teraz... Jest, kurczę, pasuje idealnie. Mam delikatny ten i dobrze. W tej też ma. Ta nie lata w osi. Delikatnie ma tutaj, o. Ale to jest normalne. No, zero bicia. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Pięknie chodzi. Nawet się specjalnie nie grzeje. Słuchajcie, odłączyłem ją od prądu, żeby nie było. Dlaczego ja naprawiam? Powiem szczerze, jak zajmujecie się profesjonalnie jakimiś sprzętami, albo ogólnie macie jakiś zakład, to taka naprawa się zupełnie... W sumie to mogę zostawić. Taka naprawa się zupełnie nie opłaca. Ale dla siebie najtańsza szlifierka. Ta jest całkiem niezła. Naprawdę dobrze się sprawowała i ma już 10 lat. Najtańsza szlifierka kosztuje jakieś 80 zł. No, spędziłem na tym trochę czasu, ale powiem wam tak, to przeżyje drugie tyle, drugie 10 lat. Jeszcze ma tutaj wszystko aluminiowe, jest naprawdę wykonana całkiem nieźle. I przede wszystkim, ja wolę naprawiać taki bunt przeciwko tym wszystkim korporacjom, które co chwilę wypuszczają takie gówna, że się człowiek łapie za głowę. To wszystko jest tak robione, żeby nie przetrwać 2 lat. Więc po prostu to jest taki mój bunt i będę naprawiał do ustranej śmierci. Za dużo już tych szlifierek różnych kupiłem. Za każdym razem 80 zł, 80 zł, 80 zł. I masz później całą skrzynkę, kurczę, szlifierek, które po roku lub dwóch nie działają. A najlepsze jest to, że kiedyś kupiłem szlifierkę za 600 zł. No wytrzymała co prawda 3 lata, ale też to samo co zresztą. Rozwalałem się w tym samym miejscu, właśnie na tym... łożysku. Mam nadzieję, że to ślizgowe wytrzyma dłużej. Ciekawy jestem. Powiem wam, dam wam znać za rok, czy jeszcze działa. Kurczę, no nie mam chyba szlifierki, która... A zaraz tą sprawdzę. Która miałaby taki mały luz teraz. O, tutaj też ma. O. To już ma luz. A ma, nie wiem, niecały rok. No ma leciutki, bardzo leciutki. W każdym razie ta jest teraz naprawdę solidna. To jest nauka. Ten czas was nie kosztuje. Macie coś, co jest dalej warte 80 zł. I będzie dalej pracować. No i do następnego. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie. Zaglądajcie do mnie częściej. Będzie dużo różnych takich projektów. Zapraszam. Do miłego. Wiecie co? Po skończeniu nagrywania
Zostawiłem ją tak po prostu włączoną na 10 minut, żeby się dotarła. I powiem wam szczerze, ona już tak chodzi z 15 minut. Nawet nie jest ciepła teraz. Jest super, jest lekko. No powiedziałbym, że jest letnia. A tu dalej nie ma żadnego luzu, więc naprawdę naprawa się udała. Ciekawy jestem, no moim zdaniem ona teraz 10 lat spokojnie wytrzyma. Więc do następnego, naprawiacie swoje szlifierki. Myślę, że warto, jak macie jakąś taką fajniejszą, która wyzionęła ducha, a jest dobrze skonstruowana.